No to jestem. Dalej musiałem trochę pospacerować na luźzaka i teraz dalej kontynuuję. No to mi wpadło na myśl taka rzecz jak temat technologii sprzętowej. Kochani, ja akurat jestem przeciwnikiem kupowania marek, co się psują, a przede wszystkim za kulturę są. I tak u innych to jest taki sprzęt jest, bo jest. I dla was dosyć ciekawostką jest tak, że im bardziej sprzęt zubożony, tym jest gówno wart, jedno słowo temu znaczeniu. A dla mnie, jak to dla mnie, musi być sprzęt sprawdzony i przede wszystkim konkretny, solidny, jak ta moja pięść. Po prostu lubię solidne sprzęty, a nie jakieś dandety. Po prostu dandety. Ja po prostu nie toleruję żadnych dandet. Akurat jestem na dworzu, trochę jest. Według temperatury jest na plusie 3. Jakby ktoś nie wiedział, że ja mam problem z zatokami. Ja przede wszystkim mam dla was dosyć parę ładnych newsów, a najlepiej dopłacić parę złotych więcej, a mieć to są dwie różne sprawy. I jestem z malinkiem trochę więcej zapłacić, a mieć pewność, że będzie to działać co najmniej 2 lata. Dosyć ciekawie się zapowiada, to ja będę miał dla was zagadkę. Jak? Co z czym się je? Możecie mi opisać, ile możecie przeznaczyć na dany sprzęt. Przybliżoną kwotę do jakości. I przede wszystkim, jaka specyfikacja sprzętowa dla was interesuje? Dla mnie interesuje. Specyfikacja sprzętowa jak komputery. W komputerach to jest jak rzeka. Można stream, można robić wszystko dosłownie. Cuda nie widzę, cuda na kiju. Jak to mówią potocznie. Technicy komputerowcy. Po prostu trzeba mieć łeb na karku, żeby coś zbudować. A co się trzeba zbudować, to trzeba mieć wyobraźnię i dużą siłę perfazji do sprzedającego. Jak ja to poczyniłem dokładnie tydzień temu. Po prostu postawiłem kawę na ławę i
specyfikacje komputerowe mam przy sobie. Tutaj w kieszeni, w portfelu. I dosyć mi ciekawie wyszło. Akurat zupełnie znamy. Odkiwał mi. No to sucia. Pozdrawiam tego znajomego. Lub znajomą. Obojętnie, ale ważne, że pozdrowiłem. Ja mam dosyć ciekawe specyfikacje na komputer PC-towy, na typowo gamingowym platformie. Jak nikt nie wie o co kama, możecie mnie poprosić, żebym zrobił spis. Na ten temat i przede wszystkim dosyć ciekawie będzie, jak ja zestreamuję, ładnie poukładam, powycinam ładne fragmenty. Chyba nie muszę zapewnie wycinać fragmentów, tylko poskładam. Będę miał składania dosyć sporo. Po prostu według godziny i daty. Akurat dzisiaj będzie miał parę godzin będę miał. O której było godzinie nagrywane i o której było włączone i wyłączone. Dosyć będę miał roboty. I co potem? Ja będę miał jeszcze akurat mi na potoczyło dosyć sporo tematów i też rozwinę wam w innych filmach lub filmikach na temat technologii i sportu. Już jest wiosna, muszę przygotować swój rower do ćwiczeń w terenie i też w terenie będę nagrywał. Tylko muszę przerobić swój uchwyt rowerowy do smartfona, żebym mógł nagrać podczas jazdy rowerem. Nie wiem, jak to będzie. Zobaczymy. A przede wszystkim dosyć ciekawie zapowiada się. Będzie dużo się działo na moim kanale Tech Sport Michał Janser. I dosyć będzie ciekawie. Widzimy się za chwilę.